co ja się oglądałam na ostatnich 100 metrach, z tego względu, że nie chciałam ogólnie grzać jakby na 100% właśnie ostatnich 100 metrów, tylko chciałam zaoszczędzić też sporo sił. Wiem, że mój trener na pewno będzie mówił, że mogłam sobie delikatniej te ostatnie 200-300 metrów właśnie przebiec, no ale z drugiej strony... Dla mnie jest to takie fajne przełamanie się właśnie psychiczne. Całą taktykę, taką jaką miałam właśnie tutaj zrealizować, zrealizowałam w 100%. Także bardzo się cieszę. Mam teraz właśnie 3 dni, żeby wypocząć do tego finałowego biegu. Śmieliśmy się właśnie, że Michał tak naprawdę wieczorem wczoraj też zaprezentował swoją moc. Tu też się okazało, że wygrałam właśnie biegi eliminacyjne. Michał też wyglądał właśnie rewelacyjnie w tamtym eliminacyjnym biegu. Dlatego dlaczego nie ja mogłam ten bieg też wygrać. Widać, że cała reprezentacja Polski jest właśnie przygotowana bardzo dobrze do tych startów. To zaprezentowała też Iga Baumgart-Witan wczoraj zresztą, z którą się przyjaźnię. Także się cieszę, no bo to pokazuje, że my, mimo że wiele lat właśnie mija, tak samo jak właśnie Berlin był dla nas bardzo szczęśliwy, tak mam nadzieję, że Monachium też będzie. Myślę, że bieg finałowy będzie szybki, tak jak tutaj. Myślę, że dziewczyny nie będą się gdzieś tam właśnie czaiły. Także myślę, że jeżeli fajnie, że jak dobrze się zregeneruje po tym biegu finałowym, to myślę, że mogę powalczyć o połamanie bariery 4 minut, ale z drugiej strony w ogóle się na tym nie skupiam, z tego względu, że Mistrzostwa Europy charakteryzują się tym, że jest tu walka o jak najwyższe lokaty, o medale i to jest dla mnie tutaj najważniejsze.